Cześć, witam Was na kanale Fotografia jest prosta. Zapraszam na kolejny film. Mam takie pytanie do Was. Jak myślicie, czemu właśnie w ten sposób nazwałem swój kanał? Dlaczego tak, a nie inaczej? Otóż nie dlatego, że szukałem jakiejś ciekawej, chwytnej nazwy, tak, dla swojego projektu, dla swojego kanału, nazwy wpadającej w ucho, chociaż no w pewnym sensie tak to właśnie też powinno wyglądać, tak? Nazwa kanału powinna przyciągać. Ale zdecydowałem się na taką nazwę właśnie dlatego, że uważam, że tak właśnie jest. Że fotografia jest prosta. Jest prosta dla każdego, kto chce się tym zająć, kto chce robić te zdjęcia i komu zwyczajnie sprawia to radość. Zapraszam na kolejny film. Czym jest w ogóle fotografia? Można powiedzieć, jeżeli ktoś spotkał się ze słowami wielkich, znanych fotografów, na pewno spotkał się z takim czymś, że z takim określeniem, że fotografia to światło. I jest to określenie bardzo, bardzo krótkie i w swojej treści bardzo prawdziwe. Tak, fotografia jest światłem. Natomiast tak naprawdę dla początkującego nie wynika z tego nic. Do tego stwierdzenia dorasta się z czasem. Dorasta się z czasem, to przychodzi z doświadczeniem. Zrozumienie tego, czym jest światło w fotografii, nie przychodzi z dnia na dzień. Nie jest tak, że dzisiaj wezmę aparat do ręki, a jutro będę wiedział, że fotografia to światło. Będę już w 100% pewien, co to jest, czym to jest. No nie. Ja bym zaczął od czegoś zupełnie innego, od rzeczy oczywistych, od czegoś, z czym początkujący będą spotykać się, wykonując swoje pierwsze zdjęcia na co dzień. A więc mogę śmiało powiedzieć, że fotografia to ciekawość. To jest ciekawość tego, co w danym momencie fotografujemy, tak? Nie ma znaczenia, jaki będzie temat zdjęcia. Jeżeli nic się o nim nie wie, to poznanie tego tematu zdjęcia, poznanie tego, co jest na tym zdjęciu, bardzo pomaga choćby w uzyskaniu kolejnych lepszych ujęć, tak? Czy to będzie na przykład, czy ktoś chce zacząć od krajobrazu? No bo są takie, no nie ukrywajmy, są takie popularne tematy, od których początkujący zaczynają i tutaj właśnie na taki pierwszy plan wysuwa się fotografia krajobrazowa. To są właśnie widoki różnego rodzaju, no bo widok, można powiedzieć, można znaleźć najszybciej. Ale to jest też fotografia, sam od takiej zaczynałem zresztą, to jest też fotografia kwiatów, fotografia owadów. No, można powiedzieć, że to jest fotografia makro, fotografia zbliżeniowa. Jednak w odniesieniu do osób początkujących nazwałem to właśnie w ten sposób, że jest to fotografia kwiatów i owadów. No i teraz też ta ciekawość, ta umiejętność nazwania tego, co jest na tym zdjęciu, no jest to fajne, tak? Ciekawość tego, jak w danym momencie, w danym miejscu wykorzystać warunki, jakie tworzy nam przyroda do uzyskania jakichś fajnych ujęć, tak? Czy też ciekawość, no jesteśmy na przykład na wycieczce, gdzieś żeśmy sobie pojechali, mamy jakieś zabytki, tak, no i ta ciekawość tego, co to są za miejsca, co to są za budynki, historia w ogóle, no to jest bardzo fajna rzecz i to wszystko gdzieś właśnie z tą fotografią idzie i to jest fajne, ciekawe. Pojawia się wtedy taka właśnie jeszcze jedna rzecz, to idzie wszystko jedno z drugim. Gdy okaże się, że oddacie się fotografii, że zaczniecie oddawać się tej fotografii bez reszty, zaczniecie poświęcać jej coraz więcej czasu, coraz więcej uwagi, będziecie o niej mówić, zauważycie jedną rzecz. Z waszego otoczenia niektóre osoby znikną.
Osoby, które można powiedzieć dla samej fotografii i dla Was samych będą tak naprawdę mało znaczące, ponieważ to, co robicie, nie będzie ich kręciło. Natomiast w Waszym otoczeniu zaczną pojawiać się osoby, które będą związane z tym, czym się zajmujecie, co robicie, tak? I to będzie fajne. I to będzie fajne, bo to najczęściej będą osoby podobne do Was, również początkujący fotografowie. To mogą być też fotografowie bardziej zaawansowani i to będą bardzo dobre znajomości. To będą znajomości, z których bardzo dużo wyciągniecie dla siebie. Informacje, jakie uzyskacie, relacje, jakie zawiążecie, bardzo pomogą Wam w Waszym rozwoju, jeżeli chodzi o fotografię. Dowiecie się na przykład o ciekawych miejscach, o tych, jak fotografować takie ciekawe miejsca. Ale też no, samo to, że znacie w ogóle takich ludzi, tak, no, to jest fajne. No i oczywiście bardzo, bardzo fajna rzecz, czyli taka odwaga, taka wewnętrzna odwaga, która budzi się w momencie, gdy zaczynacie rozmawiać o swoich zdjęciach. A odwaga w fotografii jest bardzo ważna, jest przeciwieństwem wstydu, który tak naprawdę wstyd jest takim pierwszym nożem, który podcina zdjęcia początkującym fotografom. Wstydzimy się swoich zdjęć, pierwszych zdjęć, wstydzimy się publikacji, boimy się oceny, no bo przecież to są nasze pierwsze zdjęcia. Tak naprawdę publikując zdjęcia w mediach społecznościowych, bo głównie do tego sprowadza się dzisiaj fotografia, chociaż nie powinno tak być. Ale tak naprawdę nigdy nie wiadomo, na kogo można się natknąć, kto nasze zdjęcia oceni w sposób właściwy lub nie. I takich właśnie niewłaściwych ocen, można powiedzieć, jest o wiele więcej. No jest tak jak z tym dzwonem, który dzwoni, bo w środku jest pusty, tak? Osoba, która mało wie, często wypowiada się w sposób niewłaściwy na temat Waszych właśnie zdjęć. Natomiast odwaga, umiejętność bronienia Waszych prac pomoże Wam tutaj właśnie, jeżeli chodzi o rozmawianie, o rozmowę właśnie o tych Waszych zdjęciach. Tylko tak jak właśnie wspomniałem wcześniej, te rozmowy przede wszystkim powinny się odbywać w gronie ludzi, z którymi macie dobre relacje. Naprawdę nie traktujcie fotografii jako, można powiedzieć, internetowej tapety, tak? Że każde Wasze zdjęcie trafia na media społecznościowe i do pewnego momentu oczywiście jest to dobre, ale słowo umiar należy tutaj traktować bardzo poważnie. I przede wszystkim początkujący fotograf powinien postawić na własny rozwój. Fotografia to również, no i to już jest dużo, fotografia to obserwacja. To jest bardzo, bardzo, bardzo duży i bardzo ważny krok. Dobre zdjęcie można zrobić, obserwując temat Waszego zdjęcia. Tutaj posłużę się przykładem, kilkoma przykładami. Zacznę od fotografów dzikiej przyrody. Osoby, które fotografują ptaki, zwierzęta, to są osoby, które naprawdę dużo czasu poświęciły na to, żeby poznać ich zwyczaje. Kiedy śpią, gdzie śpią, gdzie żerują, w jaki sposób to robią. Czy są to w przypadku ptaków, czy są to gatunki całoroczne, które występują u nas, czy to są właśnie te, które odlatują na zimę. Taka wiedza pozwala im w odpowiedni sposób przygotować się na to, żeby zrobić takie właściwe zdjęcie. Żeby ten ptak, to zwierzę wyglądało naturalnie na tym zdjęciu, żeby nie było spłoszone, tak? Żeby nie było to zwierzę, które ciągle się gdzieś rozgląda, bo coś słyszy. Bo najczęściej stanie się tak, że za chwilę to zwierzę ucieknie. Oczywiście tutaj to są fotografowie z wielkim dorobkiem naprawdę i z wielkim doświadczeniem. Dla początkującego oczywiście też tutaj jest pole do popisu. Przecież jest cała masa ptaków z rodziny wróblowatych czy drozdowatych,
które z powodzeniem można fotografować nawet mając budżetowy aparat z wymienną optyką, bądź też aparat kompaktowy, bardzo popularne właśnie aparaty kompaktowe z tak zwanym dużym zoomem, tak, pomagają w uzyskaniu dobrych ujęć. I tutaj właśnie obserwacja nawet ptaków, które przylatują do naszego ogrodu, do parku, obserwacja i fotografowanie takich ptaków może dać bardzo fajne, właśnie ciekawe efekty, a przede wszystkim zadowolenie dla początkującego, tak? No takie zdjęcia są fajne, takie zdjęcia cieszą. Sam w ten sposób dowiedziałem się bardzo wiele o naszych ptakach. Ja żyłem kiedyś w przeświadczeniu, że mamy u nas tylko jedną sikorkę, tak? Popularna sikorka bogatka, czyli ta zielona z czarną czapką, z czarnym tutaj takim pasem na brzuchu, z tym takim szerokim pasem. Już że to jest sikorka, jest jedna, nie ma więcej. No teraz wiem, że jest 7 gatunków sikorek u nas. A ta konkretna, o której przed chwilą wspomniałem, ta w czarnej czapce bogatka z tym pasem tutaj grubym, czarnym, to jest samiec. Samica ma wąski pas. O. Takich rzeczy między innymi można się dowiedzieć. Dlatego właśnie, że byłem ciekawy, że obserwowałem, dowiedziałem się o tym, że mamy takiego ptaka, który się nazywa mysi królik, który waży niewiele więcej niż paczka budyniu i którego bardzo trudno wypatrzeć właśnie w gęstwinie świerków, bo głównie tam można go, nie tylko, ale głównie tam się pokazywał właśnie w miejscach, w których mnie udało się go zlokalizować. Obserwacja pomogła mi w tym, żeby poznać jego zwyczaje odnośnie żerowania, tak? Ja wiedziałem, kiedy on zaczyna, kiedy kończy. Także nie miałem problemów z tym, żeby być na miejscu i jakieś tam ciekawe, fajne zdjęcia dla siebie uzyskać. No, dla mnie taka radość, podbudowanie, no bo no, mam fajne zdjęcia, tak? No i to jest właśnie fajna rzecz. Obserwacja też odnosi się do fotografii portretowej, jak najbardziej tutaj obserwacja ludzkich zachowań, ludzkich emocji, tak? To jak się z tym aparatem ustawić, kiedy to zdjęcie będzie najlepsze, kiedy można powiedzieć, kiedy z danej osoby wydobędziemy tą taką iskrę, jak to się mówi, tak? Że to zdjęcie nie jest takim dłeble jakie. Oczywiście nie należy zrażać się nigdy tym, że na początku Wam nie wyjdzie. Pierwsze zdjęcia, pierwsze Wasze błędy tak naprawdę to jest Wasz poligon, to jest Wasza nauka i należy z tego przede wszystkim wyciągać wnioski. I tutaj znów wrócę do osób, które zajmują się fotografią, a które możecie poznać. Rozmowa z takimi osobami, wymiana doświadczeń będzie bardzo pomocna, w wykonywaniu przez Was każdych kolejnych zdjęć. Te zdjęcia będą z ujęcia na ujęcie lepsze. Oczywiście błędy popełnia każdy. Nawet fotografowie z potężnym dorobkiem, no, zdarza się wpadka. Zdarza się, jak najbardziej. Fotografowie, którzy zajmują się reportażem, którzy zajmują się właśnie takim reportażem miejskim, no to można powiedzieć dla mnie, osoby z doświadczeniem, reportażyści, fotografii reportażu, to są takie czaple, tak? Czapla jest naprawdę ptakiem, który no, widzi wszystko, tak? No, czapla czy ważka na przykład. No, ważka ma oczy dookoła głowy i widzi wszystko i wszędzie. I tak samo właśnie taki fotograf, który zajmuje się tym reportażem, to jest dla mnie, jeżeli chodzi o doświadczenie, osoba doświadczona, to jest ktoś, kto ma szósty zmysł. To jest ktoś, kto wie, kto potrafi przewidzieć do przodu zachowanie się ludzi. Na przykład jeżeli zajmuje się reportażem, gdzie właśnie tematem są ludzie. No tutaj oczywiście można powiedzieć tak śmiało, reportaż taki ślubny, tak? Ale też różnego rodzaju właśnie imprezy masowe, jakieś marsze, manifestacje, tak? Czy też zdarzenia, które można obserwować w tej chwili w wiadomościach. No, fotografowie, jeżeli chodzi o reportaż, jeżdżą po całym świecie niektórzy. Natomiast mówię, tutaj doświadczenie jest bardzo kluczowe i to znów przechodzi ze zdjęcia na zdjęcie, z reportażu na reportaż. I powtórzę, nie zrażać się niepowodzeniami, doświadczenie przechodzi z czasem, a wtedy też przechodzą efekty. Również fotografowie zajmujący się sportem, no to też wiadomo, obserwacja, tak? Czyli jak się ustawić z tym aparatem, żeby właśnie te ujęcia były jak najlepsze, jak najciekawsze.
Fotografia to też cała masa oczywiście jakichś wzruszeń, jakichś emocji, bo mniej czy więcej, mniej lub bardziej, za każdym razem, gdy będziecie wykonywać zdjęcie, to jednak stanie się coś, co przykuje tą Waszą uwagę. Powód, dla którego to zdjęcie zrobicie, no będzie miał jakiś wpływ na właśnie Wasze uczucia, na Waszą wrażliwość, tak? Coś Was tam będzie tam w środku, tam za serducho mniej czy bardziej, coś Was będzie chwytać. Nie powiedziałem nic na temat aparatu. No, należy powiedzieć. Ale nie tylko na temat aparatu. Należy też powiedzieć sobie kilka słów przynajmniej na temat podstaw fotografii, których bardzo wiele osób nie lubi. Tak, początkujący, którzy zaczynają naukę od podstaw fotografii, można powiedzieć, są, niektórzy są tym wręcz mocno zarażeni, bo gdy fotografia przekłada się na cyfry, wartości i kreski, ciężko to objąć. Ciężko to ująć i no, jest ten problem. Nie każdy na początku potrafi się przez to przebić, przełamać. To jest podobnie jak, można powiedzieć, z chemią. No nie? Jedni załapują to od razu i rozumieją, a inni albo po długim czasie, albo odpuszczają sobie wręcz temat. Tak? Ja sam z chemii nigdy nie byłem dobry. Jakąś tam lichą trójkę miałem, no i tak się skończyło. Okazało się, że dzisiaj chemia w życiu nie jest mi tak naprawdę do niczego potrzebna, właśnie ta, której się uczyłem. No ale już było, minęło, poszło, zapomniałem. Natomiast odnośnie podstaw fotografii. Podstawy fotografii to wspomniane światło, to umiejętność dobrego kadrowania i znajomość aparatu. Słuchajcie, to jest coś, jeżeli będziecie wymagali więcej od siebie, od swoich zdjęć, to jest temat, którego nie należy odpuszczać. To jest temat, którego nie należy omijać i tego też się trzeba nauczyć, bo te wszystkie wymienione rzeczy to właśnie tworzy środowisko pracy aparatu. O ile możecie znać temat zdjęcia, o ile możecie wiedzieć, jak podejść do tego, żeby to właśnie dobre ujęcie zrobić, to jeżeli nie będziecie wiedzieć, jak się posłużyć tym, żeby przez to wpadło to, co tutaj ma dobrze wyglądać, niestety Wasze zdjęcie, zakładając, że będziecie więcej wymagać, coraz więcej, Wasze zdjęcie nie będzie dobre. Dlatego no, trzeba tutaj się zdecydować też na naukę od tej strony. Natomiast dobra informacja jest taka, że jeżeli chodzi o tą techniczną stronę fotografii, nie ma tego dużo, naprawdę tego jest niewiele. To jest bardzo proste, no i właśnie stąd też nazwa kanału Fotografia jest prosta, bo to jest proste. Ponieważ po ogarnięciu strony technicznej okaże się dla Was, że tak naprawdę fotografia jest Was w środku. Ta Wasza ciekawość, ta Wasza obserwacja, ta Wasza wrażliwość na wszystko to, co będziecie widzieć, że macie to w sobie, tak? I tak naprawdę potrzebowaliście tylko takiego impulsu, który Was popchnie ku temu, żeby to robić. Tak to właśnie wygląda. Słuchajcie, powoli kończy mi się światełko. W sumie przyszedłem tutaj właśnie sobie nagrać film, ale też zrobić kilka zdjęć. A w sumie można powiedzieć, że temat niejako wyczerpałem. I mam nadzieję, że jeżeli oglądają to osoby, które właśnie chcą stawiać te pierwsze kroki, które jeszcze nie są zdecydowane lub też nie wiedzą pewnych rzeczy, mam nadzieję, że dzisiejszymi słowami pomogłem, że treść filmu będzie dla Was pomocna, żeby właśnie wziąć po prostu aparat do ręki, bo tak powinniście zrobić. Jaki macie aparat? Po prostu weźcie go do ręki, wyjdźcie na dwór i fotografujcie to, co Wam się spodoba. Temat zdjęcia, ciekawość, obserwacja, nauka. A to, czy będziecie chcieli od fotografii więcej czy mniej,
to już będzie zależało tylko i wyłącznie od Was i nikt nie ma prawa oceniać Was za to, jak wyglądają Wasze zdjęcia, bo to są Wasze zdjęcia. Trzymajcie się. Cześć.